Wiaderka wódki. Obrażają nas wszystkich. Tak, brawo, wy. Już zniszczone będzie. Tamte swoje komu... Mati 551 podrobienia dla was. Przede mnie nie zniszczyłeś. Nie, przez kogo, kurwa? No, jesteśmy na wizji. O Jezus. O. Laluś. Jak tam? Śmieję się już z tego. No! Cicho. To zawsze przy siebie jest po... I co, złapałeś ich? Dupa. Byli. I policja widziała, ich chuj po ulicę położyła. Toż powinieneś mieć nagrane na tym. Daj ich do rączki, daj. Oni widzieli ich. Tak? W parku byli. O! Tam gdzie... A mówiłem ci! Mówiłem tam, gdzie my nagrywali, tylko już zmienili... Nie w parku. Mieli... Ja wracałem do sklepu, to kobieta z mężem i z wózkiem i pytała się, jak to oni wcześniej chodzili, bo pierwsza bramka była zamknięta, to mówię do drugiej bramki. Matka Gnębi. Czy to czynne? Ja tutaj, no, stop, ja nie, on tutaj jego mieszka, siemano, bo siemano, on Meksykano, tej Bogusia siemano, siemano, siemano. W tej szkole się uczył kiedyś. On kiedyś tutaj mieszkał. Ale ty ich znalazł? To wrzucę? Bardzo proszę! Nie denerwować się! Wiejski kutas. Ja tylko po cichu mówię. Co? Trzeba będzie szyby myć jutro przy okazji. Drabinkę masz, nie? No to tak być nie może, jak teraz jest. Niech będzie. A co to ty? To będzie pamiątka wszystko. Mhm. To będzie pamiątka na moją śmierć. Ty chyba zgłupiał. A cię się wezmę i do roczki tu zrobię. Na ślimi. Cicho! Wszystko. Trzeba to będzie jutro zmyć. Ja jestem jeszcze taki kompatybilny w miarę, to kurde ci pomogę zmyć. Jutro zresztą mamy piłowe drzewo. No. Nie. Ja wiem, że ty się denerwujesz, ja też się denerwuję. No. Także luz. Wyluzuj, Krzysiek. O 4000. Co? 4160 widzów. No to dobrze. Czekaj, to ja z Krzyśkiem mieliśmy 6000, bo więcej niż ten. A wiecie, że Magikal ponoć, słuchajcie, ponoć, ale nie wiem ile prawdy w tym jest. Magikal, ten co... O, co sprzęt? O. Ja dosłownie. No kurwy. Przyjeżdżam wieczorem, ma być posprzątane. Do wieczora. Przyjeżdżam, nie posprzątane. Leonarda Kononowicz, Meksikano, dlaczego mówiłeś, że major z Krzyśkiem gwałcił na strych? U panią Leonardę Kononowicz, Meksikano, dlaczego mówiłeś, że major z Krzyśkiem gwałcił na strych? U panią Leonardę Kononowicz, ja podpierałem się tylko i wyłącznie opisem z gazety poranny, kurier poranny. Do mnie, gdzie... Krzychu, zamknij tę mordę, nie robię to bardzo jebany. Dawno temu. Mają no bardzo dawno, ciebie, no. A ty drzesz ten pysk. Kurier poranny tak napisał. Gruba się pierdolą. Daj im na ale to oni nie pamiętali? Z tego domu knurze. Zamknij pysk. Jak kłam... No to dobrze. Ja powiem tak. To jest kłamstwo, bo kurier poranny sobie to przykładowo, powiem wam, wymyślił. Pamiętajcie, wszystko, co tu jest nagrywane, to jest fikcją. Fikcją i kurier poranny sobie wymyślił, Arnold to do kuriera porannego miej prezencję. Zamiast jej pomóc, to pomagasz grubemu knurowi. No, kurier poranny, dokładnie. Nie pomożesz, i to jeszcze do tej pory można znaleźć, Krzysiek. Ty tego nie wiesz, ja wiem. Ja i na internecie jest.